Siemanko, jestem Lucek, witam was na kolejnym odcinku ekipowym z GTA Online. Dzisiaj robimy sobie zlocik, zaczynamy od zlociku samochodów shooterowych, takich offroadowych, bardziej shooterowych i będziemy robić wyścigi na shooterowej trasce. Czekamy jeszcze do dnia, aż będzie dzień i zaczniemy dzień rajdowych, no nie rajdów, ale po prostu wyścigów. Po dwie osoby będziemy się ścigać, jesteśmy aktualnie na Discordzie. Dobra, to co? Chyba wszyscy już są na miejscu, nie? Czy ktoś jeszcze? O, to dawaj szybko. Ja już sprawdzam wasze fury, tylko kurde, muszę sobie latarkę kupić. Ja mogę oświetlać. To oświetlaj. I tak, mamy tu sułtana od nie wiem kogo. Nieznajomego? Chyba tak. Nieznajomego. No. Sułtanik, bardzo dobre auto na offroad. Czy na shooter. Szkoda, że nie ma ani jednej kurumy, nie? Ale chyba nie było jej na liście tych autek dostępnych. No, nie zapisałem. No, dobra, to następnym razem będziemy mieli kurumę. Tu jest Audi Sport Quattro, proszę bardzo. Wielkie spoilery. No, ja myślę, że to będzie jedno z lepszych autek chyba na te sprawy. Tutaj mamy jakieś Porsche. Podwyższone. Kurde, fajnie wygląda to Warszawa, chyba sam sobie kupię. Za 700 tysięcy i to jest Pister Safari. Aha, 700 tysięcy kosztuje? Tak. To jednak nie kupię. Zamontować. Fajnie wygląda, że jest taka podwyższona. Poczekam, aż będzie promo na to. Zestawu początkującego kryminalisty jest za darmo. Aha, ja kiedyś miałem kupione, ale teraz już... Dalej Subaru. W sumie nie pamiętam, jak to Subaru się prowadziło. Czy było dobre, czy nie, ale podoba mi się, fajne jest. Pyk i Audi. Audi już chyba drugie, nie? Quattro, Sport Quattro. Tak, drugie Sport Quattro. Typowa rajdówka. A tak? Alfa Romeo? No to się zdecydujcie. Może przód ma od Alfy, a tył od Lancii. Bardziej Lancie przypomina. Dobra, to co, gotowi jesteście? Będziemy startować dwójkami, ja wezmę jakiś śmigłowiec. Muszę sobie ogarnąć. Aha, bo ty nie wiesz, gdzie to się zaczyna, nie? Dobra, Maciek, wiecie, niektórzy ci, co wiedzą, to niech jadą i po prostu jedźcie tam, gdzie wszyscy. Zaraz ogarnę, jedźcie tam na miejsce i ja zaraz przylecę. No, głowę zniszczą. Co to było? Będzie ciekawie, no. Elek i... Dobra, kto jedzie? Elek i Zelek. Elek i Zelek. Rymuje się, dawaj. 3, 2, 1, start. Elek i Żelek. Kurde, jakiś start miało Subaru. Jeszcze w burza, ty. To się na online rzadko zdarza. Chyba Elek prowadzi. Elek ma Subaru, tak, dobra, teraz mi się pojawiło. Cisną chłopaki. O, Elek się rozwalił! Subaru, dawaj, dawaj Subaru. To był chyba Ford RS200 od Żelka. Spadłeś? W najgorszym momencie. No tu trzeba powoli, tutaj im wolniej tym lepiej. Jedź Żelek, jedź. Nie, tam. On już nie ma wyjazdu. No właśnie, co robimy w takich momentach, jak ktoś spadnie i do widzenia jest? Jego problem. Game over jest. W ogóle ktoś liczy czas? Nie, to nie jest na czas, to jest... No. Potem będziemy, wiesz, teraz Żelek wygra. Dobra, Żelek, słuchaj, no wygrałeś, tak? No, czasu ci nie liczę, więc wygrałeś. Odliczam. 3, 2, 1, start. I ruszyli. Kazek kontra Pingwin. Czy Pongwin? Dobra, będę mówił pingwin łatwiej. Kozek! Dawaj, jeszcze nie poddawaj się, bo tutaj do końca trasy można, wiesz, wpaść. Kozek, nie rozpędzaj się przy moście. No. Jest ciężko tam. Pongwin, jak zasuwa. Ale jeszcze się ścigają. Właśnie wypadł tutaj. Uwaga. A no właśnie, tutaj wyścig jest do samego końca. Uwaga, powoli.
No ale dobrze, że tutaj na tym, na niewidoku jest. Bo byście się strasznie spychali. To dobry pomysł był jednak, żeby wziąć na niewidoka. Nie strzelajcie za to mizerno. Kurde, idą łeb w łeb. Jakie skupienie, kurde, jak ja dzisiaj na F1. Fajnie się w sumie wychillować po tej grze tutaj w GTA. O, a może nie kręci, to mega ładnie kto wybiera wszystko, ten pokazuje swój majątek. O! O! Ciekawe, ciekawe. Kto tam z tyłu został? A, jadą, Kazek z tyłu został. Dobra, bo to już, na, już ostatnie proste. Tutaj na mapie można obserwować. No. Niestety Kazek. Aj, Kazek. Tutaj, do góry, no. Okej, pierwsza dwójka już dojeżdża. Pingwin wygrał. Wcześniej wygrał Żelek, nie? No. Muszę to gdzieś zapisywać chyba, Kazek drugi. Chcesz, Kazek, wsiąść do śmigłowca, czy chcesz zostać w autku? Nie, zostanę tutaj. O, można to dobra. Start. Ale poszli. O kurde. Ale tutaj niekoniecznie najszybsze auto będzie najlepsze. Kurde. Chciałem snajperkę wyjąć, by poobserwować, ale niestety jestem w taktyce. Ło, Maciek! Uratował to jeszcze. Telil, jaki koks! Tutaj nawet opanował ten najtrudniejszy zakręt. Ja tutaj śmigłowcem się mało nie wywalam, a on samochodem ogarnął. O, wypadł prawie. Maciek, stu. Maciek chyba masz gorszy Maciek. Samochód, nie? No. Maciek odpadł. Ktoś tam psa musi wyłączyć. Maciek odpadł. Dobra, mój samochód nie żyje. Wypadłeś, tak? To Elir wymiata, kurde. Ty się chyba urodziłeś na tych ścieżkach. Przed zlotem siedział tu 5 godzin. Elir wygrał, tak? Ale poszedł. Okej. Nieźle. Telir wygrał, no teraz Telir. Czyli jak już... dalej nie jechać? No nie musisz, ja podlecę pod Maćka, żeby nie musiał nie wiadomo ile chodzić do miejsca. Sultany mają na ter, lepiej dać sobie pasywkę. Sultany mają? Start, lecicie. I znowu Subaru naprzód. No nie, ja mam pasywkę dopiero na tej tory. Uuuu! Honda, dawaj! Sultany klasy. Dawaj, jeszcze wrócisz, jeszcze wrócisz, jeszcze wrócisz. Killer. I spadł. Nie, nie. Kurde. Zobaczymy jak ci teraz pójdzie tutaj. Tak robimy na likwidatory samochodu. No nie, Żelek, chciałem to robić. Dobra. To są pewne, to na przód. Się tu niczego nie nadaje. No teraz ładnie ci poszło, Elek, tutaj, nie? Na tym trudnym momencie. O! Jak uratował, ty! Mało brakowało. Zawał. Ej, Maciek, kto mi kradnie auto? No, tutaj już jest spoko. Ale Hondę to zjadłeś. A, ty wróciłeś. Myślałem, że ty... oddałeś. Nie. Honda w ogóle nadal jedzie? No. Wyjechałem. Ale Honda jest na pozorze. Wyjechałeś stamtąd? Wyjechałem. Dobra. No, ty, co mi topi auto? To jest, jak wyrzuca. Wyprek go za. No jak się montuje sportowy opon? Tak mam zniszczone auto. Ale nie, nawet, dobra. Nawet nic nie zniszczy. I teraz jak to robimy? Bo Elek raz przegrał, teraz wygrał, ale to on wchodzi za nieznajomego, Elek, nie? Jakby. Kto tam policja? Kogo tam policja goni? Kto jeszcze został z tej pierwszej? To jeszcze nie... Jak ktoś chce, to mogę go podrzucić na start. No widzę właśnie, kurde. Jezu, za dyma. Ja muszę auto nowe dać. Jezu, co tu się dzieje? Jaki chaos. No. 3, 2, 1, start. Poszli. Ło, teraz równo wystartowali. Tu już są najlepsze furki. Co jest za wyzwanie?
Teraz wyzwanie dla snajperów. Kurde, idą łeb w łeb. Uważajcie tutaj. Żelek się rozwalił. Dawaj, jeszcze. Nie poddawaj się, man. Uratujesz. Uratował. Właśnie, po to będę mógł wysłać screenshot, tak co ty mówisz, bo chyba ja tam dużo widać. Dobra, Żelek. Ciśnie, ciśnie, Żelek, ciśnie. Dobrze. Kto do ciebie strzela? Uuu, ty, co to było? Dawaj, podnoś się, chłopie. No, chyba będzie zwycięzca. A jeszcze nie wiadomo. Chociaż tu już jest prosto, tu już jest łatwo, nie? Myślałem, że ta traska będzie za długa na te wyścigi, ale jest akurat. Jeszcze potem będziemy mieli zwycięzców. Dobra. Żelek chyba jest na drugim miejscu. 2-1, start. Ej, uważajcie, bo tutaj... Łoty, ale poszli. Jop! Po wyścigu chyba. Nie, Ele, wróci jeszcze. Tak, co strzelasz? Dawaj, Elek! Co? Wróci. Uda mi się stąd wyjechać. Co? Oby wypadł. Teraz będzie spokojnie jechał. Zobaczę, jak tam z przodu. O, coś tam ma problem. Coś tam z przodu ma problem, no. Przy tym moście. No, co ja odwalam? Stres cię zżarł. Ale ten Lir też się tu rozwalił. Trochę się rozwalił. Dawaj, dawaj, nie poddawaj się. No. Nie, ja już tu nie podjadę. Czyli koniec wyścigu. Przemię uważaj, oni trochę pokryli auto. Nie możecie się tak stresować, kurde, to jest for fun. Tutaj jakiś wypadek. No właśnie to była kastynka i widać. Chociaż nie, jeszcze. Może podjadę. Tej woli. Okej, okay, wróciłem może na trasę. Okej, na trasę wróciłem. Fajnie to wygląda z góry. Faktycznie jak takie rajdy. Okej, chociaż na trasę. To teraz chyba mamy... kto tam powinien się ścigać? Ostatnia dwójka chyba, nie? Ej, Tiller już dojechał? I później jeszcze o trzecie miejsce ja z Żelkiem. Ej, czekaj, wróć, bo tutaj braci nam dają. Dobra, Telir teraz dojechał. Dumi jako pierwszy. Ja wiem. Kto tam robi listę? Ciekawe, kto teraz wygra. Najlepszy z najlepszym. Wiem, że któryś z was miał zajebiście traskę obadaną. Nie wiem, czy to właśnie nie był Telir. No, że tak jechał idealnie. 2-1. Start. Ole, poszli, kurde. Czyści teren. Ładnie, jak te zakręty robią. Oj, ten ściął to tak. O, nieznajomy wbił z powrotem. No i zobaczymy, najgorszy zakręt. Poleciał! Najgorszy zakręt. Wyleciał ktoś? No. Tak, kombin wyleciał. Tam trzeba powoli, aż zwolnić, także... Skupiłem się na liściach, które były spod opon. No. I zauważyłem, że to jest ta hopa, na której trzeba zwolnić. O, ale Telir też coś tutaj... To wszystkie nie, no idealnie. Ale ten Pongin już tam nie ma jak wyjechać. Ja wyjeżdżam. Cicho, no. Bongin. Wyjedziesz? Nie. Znamy się potem? Ja? Nie wiem, czy wyjadę, ale próbuję. Ja z swoimi ustawieniami na mojej torze nic nie widzę. O. Ja mam monitor, który ma 13 lat, to jest najmniej. Wyjechałem, jadę dalej. Ja mam bardzo ciemny teraz monitor ustawiony. Mi się śmigłowiec kończy. No, NVD, trochę pomaga. Dobra, teren widzisz to mnie. Okej, to kto wygrywa? Telir, kurde, koksu. Koksu totalny. To czekaj, Telir ma pierwszy. Telir pierwsze, no. Ale jak idealnie jechał, za każdym razem i raz się tylko tam rozwalił, jak nawracał, a tak to wszystkich niszczył. Czemu ja walczyłem z Terilem w czwartej rundzie? Skoro ja z nim... Bo ja nie miałem skoro on walczył. On nie miał z kim wtedy chyba. A, okej, to dlatego. Dobra, ja się sam tu przejadę. Zobaczę, kurde, jak mi pójdzie.
Nie, 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 pojadę jakimś dziadem. Jeszcze tak, możemy od drugiej i trzecie miejsce, jak chcecie. Tak, Teli pokazuje swój dobytek. Chcesz Teli pokazać, czy nie chcesz? Ojej, jakby tam coś jeszcze było. Jak nie, masz trzy auta na krzyż, to możesz pokazać. No to nie muszą być auta, to może być, wiesz, cokolwiek byś chciał tam pokazać, ja nie? To ja muszę odczaić, co jest. Dobra, to na spokojnie, teraz... Jak krótko mu wyjdzie, to można jeszcze kogoś zabrać, jak krótko wyjdzie. No, na przykład, można tak zrobić. No, tego auta bardziej, na drogę. To weź sobie tam Teli ogarnij, nie, co byś chciał pokazać i zaraz sobie to ogarniemy. Okej, to ludzie... No, tak wyglądały rajdy, wyścigi właściwie, nie rajdy, nie? Jechaliśmy dwójkami po tej trudnej trasce, ja sobie ją teraz badam. Z czym oni musieli się mierzyć, ale to jest naprawdę trudna. Widzieliście, że ta ostatnia dwójka to ostro tutaj już jechała, to już nie było lipy. Jest naprawdę trudny przejazd, tutaj jest tak... No, ja bym powiedział, że rowerem bym się bał tutaj jechać, tak? Oni tutaj samochodem na maksa jechali samochodami, nie? I każdy miał inny samochód. No i widzicie, że było widać taki mocny kontrast między tymi dobrymi samochodami shooterowymi czy offroadowymi, a tymi takimi słabszymi, nie? I tutaj Telir pokazał, co potrafi. Naprawdę nieźle jechał tą traskę. Tutaj tylko raz wiem, że go obróciło. A poza tym to każdy wyścig jechał praktycznie idealnie, wiesz, z taką dużą prędkością. A zobacz, jakie tu są hopy, nie? Ja nie wiem, czy by tutaj tak szybko pojechał. Tutaj, no zobacz, jadę byle jakimś samochodem i już od razu wypadasz. No jest strasznie trudna ta traska. Ustaliliśmy ją jakiś czas temu, że tutaj będziemy robić następne zawody. No i teraz się spotkaliśmy po jakimś czasie, żeby je w końcu zrobić. Wygrana osoba w tych zawodach pokazuje swój garaż. Garaż, no niekoniecznie garaż, po prostu majątek. Ale to już zobaczycie sobie w następnym odcinku tą pokazówkę. Ja wam powiem, że no ja nie wiem, czy bym tutaj jakoś fajnie pojechał. Trzeba by było mieć taką furkę, która by fajnie tłumiła te nierówności, wydaje mi się. Dobrze to wygląda, kurde, ekstra. Udało się zorganizować, też podejrzewam, że chłopaki jak tutaj stali na starcie, to im się już no nudziło, tak? I... Zobaczcie, co tu się dzieje, kurde. Nieźle. Zapraszam was na kolejny odcinek, nie zapomnijcie o tym, żeby zostawić lajka i suba pod tym filmem, jeśli chcecie zobaczyć takich filmów więcej. Trzymajcie się, na razie, hejka. No? Ej, what the fuck? Czemu tu jest tyle samochodów? Ja wszystko... Ja pierdziele! Wszyscy całe ja zawody? Tak, wszystko ja ustawiałem. Ej, konsole by się tu pozawieszały, nie? No aż iskry idą. Dobra, ja rzucam granat. To ty ciągle zamywaj te... Jo pierdzie... Teraz ja jadę za pół wina, z takiego to nic